Hej, cześć, siąteczko z tej strony Krewetunia Suso, a dzisiaj witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z serii Stajnia Marzeń, Wiosenna Przygoda, jeśli dobrze pamiętam tą nazwę, bo mam jakieś problemy z tą nazwą. I co tu dużo mówić, mamy weekend, mamy ten tydzień, w trakcie którego pojawia się Stajnia Marzeń, także lecimy z tematem. Przepraszam, szybkie cięcie. Lecimy z tematem. I co? Znajdujemy się przed jakimś oto takim pięknym domkiem. I tutaj mamy wykrzyknika. Także lecimy do tego wykrzyknika. Zobaczmy, co mamy do zrobienia w dzisiejszym filmiku. I zapraszam do oglądania. O, cześć krewetka. Wiesz już o wycieku ropy do zatoki? Nie? Dostałam wiadomość od mojej dobrej przyjaciółki Belli Dąbek, która pojechała tam, aby sprawdzić, jak się sprawy mają. Z naszych rozmów wynika, że zależy ci na środowisku i na zwierzętach, które nas otaczają. Może pojedziesz zobaczyć się z nią i sprawdzisz, czy możesz jej jakoś pomóc. Dobrze. Jeśli chodzi o środowisko, to ja chętnie pomogę. Dobra, pomogę. Także pędźmy w tamtym kierunku. To są zadania przy tablicy do zrobienia, ale tym się zajmę kiedyś indziej. I tutaj mamy plażę. Dzień dobry. Cześć krewetka, miło cię poznać. Jestem Bella Dąbek. Alinka zadzwoniła i powiedziała, że pewnie wpadniesz. Mamy tu niezły bałagan, a słyszałam, że lubisz pracować na rzecz środowiska. To naprawdę miło z twojej strony, że chcesz nam pomóc. Po przyjeździe od razu zauważyłam, że tutejsze łabędzie cierpią z powodu wycieku ropy naftowej. Czy możesz pomóc mi w ich zebraniu i przewiezieniu do Aliny, żeby mogła się nimi zająć? No jasne, to idziemy po łabędzie, jeśli dobrze zrozumiałam, które są tutaj na granicy. No dobra, zobaczymy, jak możemy pomóc z łabędziami i czy to będzie takie proste je złapać. Chyba po prostu... No to nie ma tragedii. Myślałam, kurczę, że będziemy jej musieli jakoś gonić, czy coś... Czy coś takiego. I szczerze się przeraziłam. Bo kurczę, gonienie tutaj, jak nasz koń jest taki wygłodzony, bo dalej nie wiem, gdzie mogę kupić sianko. W sensie dalej nie byłam przy sklepie po prostu, więc nie mogłam kupić sianka. Dobra. I ostatni obłądek jest tam... Chyba u góry. Tak? Chyba tak. Bo ja nie wiem szczerze. Aha, no tak. Nie możemy podjechać pod taką górę. To objedźmy ją dookoła i może w ten sposób dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Ale nie wiem, czy on by był tak wysoko. Nie. Aha, dobra, zadanie mamy zrobione, never mind. Teraz zauważyłam tą zieloną kropkę tam po prostu. Przepraszam. Zagapiłam się i po prostu nie było żadnego takiego powiadomienia, że już jest git, już możesz przestać zbierać łabędzie. A, mamy ją oddać do pani Aliny, a nie tutaj. Dobra. To jedziemy do pani Aliny w takim wypadku, a nie tu, gdzie pierwotnie przyjechałam. Zaraz, gdzie? To w górę. To w górę i w górę i w górę i w górę i w lewo. Dobra. Dzień dobry, przepraszam za włamanie na pani albo pana posesję, ale ja tu tak tylko przejazdem. O! To jest nasza szansa. Sianko. Cena 10.
O kurde. Aby rozpocząć zakupy kliknika z... Okej, to czytaliśmy. Czyli tutaj jest takie mini centrum jakby. No dobra, warto zapamiętać. Może się przydać. Dzień dobry. Nie, mama, no, dobra robota, to już wszystkie. Chyba są w marnej kondycji, ale mogę zapewnić cię, że postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wróciły do formy. Nie obejdzie się bez wielkiego czyszczenia. Okej. Nareszcie skończyliśmy oczyszczenie łabędzi i upewniliśmy się, że znowu są bezpieczne. Muszę przyznać, że to była ciężka praca i były chwile, kiedy nachodziło mnie zwątpienie. Czy możesz zanieść się z powrotem do zatoki? Daj Belli znać, kiedy już skończysz. Okej, mogę dać znać Belli. Tylko teraz muszę się postarać nie zagubić w akcji. Bo nie byłoby miło. Zaraz dam pani znać. Tylko jadę odstawić ptaki. Okej. Już całkiem niedaleko. To może... O, są tutaj łabędzie. Cena 0. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jeden tutaj bliżej wody sobie upodobał pozycję. Przepraszam. O! Dało radę. Jeszcze tutaj. I jeszcze jeden gdzieś tam. O. Proszę bardzo. Warunki spełnione. Właśnie, to się pojawia. Czemu ja tego nie zauważyłam przed chwilą? Nie mam bladego pojęcia. No ale dobra, lecimy, lecimy. Dzień dobry, przyszłam sobie do mnie, czy łabędzie już trafiły tam, gdzie powinny. Dobra robota, łabędzie ponownie wyglądają na zadowolone. Wiesz co, krewetka? Zatoka jest wreszcie czysta i chyba nie udałoby nam się bez ciebie. Jeśli chcesz, to właśnie zwolniło mi się miejsce dla starzysty. Myślę, że chyba wiem, skąd pochodzi ta ropa. Sądząc po ilości i patrząc na strumienia oraz drogę przepływu ropy, jestem prawie pewna, że pochodzi z rur fabrycznych. Myślę, że przeciekają w co najmniej trzech miejscach. Sprawdź proszę, czy możesz zlokalizować dziury. Czy one są gdzieś tam przy łabędziach? Nie, one są... Chwila. Chyba... Tutaj? To jakoś tak... Tak drogą chyba musimy jechać jakąś... Czy tam prawą, ale... No dalej musimy tam jechać. O, tutaj mam jakąś ścieżynkę. Chyba tędy. Tak, bo tam jest chyba jakaś rura, nie wiem. Dobra, no zobaczymy. Wyruszamy w podróż. A przy okazji zatrzymiemy się tutaj na szybką opiekę nad naszym konikiem. Bo kurczę jest spragniony. No, na karmę mnie nie stać. Karmę kupię, kiedy będzie mnie już stać. Może w ten sposób. Nabierzmy sobie wody w razie czego. I ruszajmy dalej w drogę. Ale fajnie chodzimy, podoba mi się. Mamy taki tapma look. Jezus Maria, jestem śmieszna. Mniejsza, lecimy z pełnej bomby od razu, bo możemy. Już nie możemy.
cichutko tam. I lecimy. Kurczę, gdzie my tu jesteśmy w ogóle? A wyciek jeszcze dalej. Tak, z tego co pokazuje mi na mapie, to jest jeszcze dalej. Jo, ale lokacja. Trochę kojarzy mi się z tym ze Star Shine'u. Ale nie jestem pewna. W sensie, dobra, tak, to jest podobne trochę do lokacji ze Star Shine'u. My chyba musimy jakoś brzegiem jechać, przynajmniej tak mi się wydawało. Nie, my musimy wjechać tam, na teren tego. Ciekawie. W sensie wątpię, żeby nas tak normalnie tam wpuszczono, ale jeżeli tutaj nie mamy z tym problemu, no to cóż, ja się nie sprzeciwiam, ja po prostu jadę. O, jest taki cudowny chemiczny kopytek. Czuję, że my tu jeszcze będziemy musieli przyjechać i zalepić. Mam takie mega mocne przeczucie, że tak właśnie będzie. Dobra, druga rura jest już zbadana i z niej też wycieka niestety. Strasznie obarczające dla środowiska tutaj jest, kurczę no. My tu mamy na koniku jeździć, w ogóle fajne obozy, a tutaj proszę bardzo, wyciek ropy. Halo, co? No, nie powiecie mi, że to była moja wina. Okej, nie pytam. Znaczy się, tak, wiem, to jest stara gra i nie można oczekiwać fajerwerków, ale można się pośmiać. W sensie, to jest po prostu zabawne. I teraz ten kawał drogi, musimy wracać. Proszę, nie każcie mi zaklejać tych dziur, bo ja chyba nie dam rady. Znowu nas troszkę wybiło. No dobra, mniejsza. No to let's go! Za ten czas porozmawiamy o tym, jak mija wam niedziela. Czy mija wam fajnie? Czy się wyspaliście? Jakie macie plany na tą niedzielę? Czy jesteście... Właśnie, najważniejsze pytanie. Jesteście team produktywni w niedzielę? Czy jesteście team kompletnie nieaktywni w niedzielę? Niedziela, dzień na chillowanie i tak dalej. To jest jakieś moje odwieczne pytanie, bo znam takich i takich ludzi, ale nie wiem, których jest więcej. Więc tak z czystej ciekawości, jeśli chcecie, to możecie się podzielić tym, czy jesteście bardziej aktywni jakby w niedzielę, czy bardziej jesteście tym typem, który w niedzielę odpoczywa, a pracuje jakby w, dajmy na to, sobotę, czy tam piątek wieczór. No, to jest dobre pytanie. To jest pytanie, które pomoże mi rozstrzygnąć życiową zagłostkę, no. Dobra, jesteśmy już całkiem niedaleko, także fajnie. Za chwilkę się dowiemy, co z tymi rurami. Mam nadzieję, że nie padnie werdykt. Idźcie zaklej, bo będzie słabo, będzie źle. Będzie kryzys egzystencjalny. Dobra, i tutaj sobie skręcimy od razu, żeby prosto do niej przyjechać. Oj, zjechaliśmy, ale w sumie zjechaliśmy w taki sposób korzystny dla nas, więc nie ma problemu.
Okej. Okay. Dobra robota, teraz kiedy wytropiliśmy źródło problemu, możemy ruszyć dalej. Czy jednak? Skoro znaleźliśmy wyciek, teraz musimy go tylko powstrzymać. To może być trudniejsze niż myśleliśmy. Po pierwsze, potrzebujemy wyposażenia. Może pójdziesz do Witka Waciaka Hydraulika z buchtowiska i spytasz go, czy ma coś, co powstrzyma wyciek. Dobra. No to lecimy po coś, co może powstrzymać wyciek. Mam nadzieję, że odpowiedź to nie będzie w stylu włączyć... Przepraszam. Włączyć rury. Bo to nie będzie miła odpowiedź wtedy. To będzie bardzo niemiła odpowiedź. Ale zobaczymy. Spytamy się pana Rurkowicza, majsterka. Co on o tym myśli? Pan wygląda trochę jak Herman chyba. Ja cię chyba poznaję. Ty jesteś krewetka, prawda? Tak myślałem. Mówisz, że pomagasz Belli w zatoce i potrzebujesz czegoś do załatwienia, załatania. Dziury w rurach? Dobra, no więc tak. Trochę tego i owego, ale jestem pewien, że to pomoże Belli w powstrzymaniu wycieku. No leć już, nie marnuj czasu. No dobrze, dobrze. Nie będę marnować czasu. Szkoda, że za zadanie nie dostaje się pieniążka, bo nam by się turbo mega, mega, mega przydał. Oj, przepraszam za chrupanie w tle, ale mój kocurek przyszedł na konsumpcję swojej kolacji, śniadania. Nie wiem, rozumiem, jaki on ma tryb życia. Czy to jest bardziej kolacja, czy śniadanie? Ale przyszedł się najeść generalnie. Cześć krewetka, szybko ci to poszło. Masz to, czego potrzebujemy? Świetnie, pokaż zerknę. Dobra, ja sama nie dam rady, co się dowiesz, więc oczyszczę plażę. A ty weź materiały, które dostarczył Witek i ruszaj, zatkaj przeciek. O, słodki Jezu, dobra. Lecimy zatkać przeciek. No, proszę was. Ja tylko skoczyłam. Także myślę, że to po prostu przyspieszę, żeby było nam łatwiej. I spotkamy się na miejscu. Dzień dobry. Więc dał radę. Mamy coś, co zatka nam rurę. Proszę bardzo. Przepraszam, że tak spontanicznie w ogóle ten dzień dobry powiedziałam. Myślę, że mogło to być przerażające dla kogoś, kto się wyciszył. Ale jakoś tak po prostu wyszło. Dobra, zatykanko. Dobra, jakieś dziwne są te punkty tutaj, gdzie możemy cokolwiek dać. Okej, jakkolwiek to było dziwne, tak niesamowicie cieszy mnie to, że udało nam się to załatwić. Polubownie, bez zatrzymywania się. I proszę bardzo, warunki spełnione. Także ja teraz robię również szybką jazdę do naszego punktu, gdzie odbierzemy jakby nagrodę, czyli prawdopodobnie punktu doświadczenia. I tam się usłyszymy. Także let's go! Udało nam się dotrzeć do celu. Mama. Tylko przesunę kota.
Dobra robota, świetnie. Po zatkaniu każdej z dziur wyciek zmniejszał się. A teraz już całkiem przestało kapać. Pozostała nam już tylko ciężka praca przy oczyszczaniu plaży. Teraz, kiedy wyciek został zatrzymany, możemy oczyścić plażę. Proszę weź to i użyj do usunięcia ropy, która pływa po powierzchni zatoki. Wróć do mnie, jak skończysz. To nie jest tak, że się podzieliliśmy na zasadzie ty posprzątasz plażę, a ja ogarnę ropę w tych rurach. No dobra. Lekko mówiąc, zostaliśmy wykorzystani. Okej, możemy wchodzić do wody i się nie topimy. Jest to całkiem przyjemna odmiana po Star Stable, gdzie niestety nie potrafimy pływać. Dobra. Kolejne zanieczyszczenie jest tutaj. Jeszcze tutaj. I ostatnie jest gdzieś tutaj. Tak przynajmniej pokazuje. Także podążajmy tym śladem. Jeśli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to prawdopodobnie słyszycie po prostu mojego kota, który się postanowił rozwalić na biurku. Halo, chciałabym to posprzątać. Dziękuję. I wychodzimy z wody. Już się robi ciemno, więc dobrze byłoby dotrzeć jednak do naszej zadaniu polecawczyni przed zmrokiem, z wierzchem, z mrokiem. Bo po ciemku to tak średnio byśmy widzieli tę ropę. Tak coś mi się wydaje. Ue! Przepraszam, pozbywałam się kota, który próbował zeżreć mi kabel. I się zapatrzyłam. Najmocniej przepraszam. Dobra robota. Ok. Także dobra robota. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić, skomentować, bo to też... Ojejku, przepraszam. Bo to też mi pomaga w działalności w internecie. I co za dużo mówić. Mam nadzieję, że filmik nie był najgorszy. I zapraszam Was do Star Stable od Zera, które będzie już za tydzień. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik nie był najgorszy. I cześć!